Witam w pierwszym filmie z testowania knajpek. Dzisiaj z okazji Dnia Burgera testuję dla Was trzy burgerownie. Lecimy. Jesteśmy w pierwszej miejscówce, czyli W na stół na ulicy Pięknej. Ocena 4,6 w Google. Zamówiłem burgera Apple, zaraz Wam pokażę menu. Tutaj możemy wybrać sobie 120 g wołowiny lub 220. Tego wziąłem zestaw, czyli frytki klasyczne, coleslaw, nachos, salsa. Dosyć fajne jest to, że tych dodatków jest dużo, bo czasem za 9 zł dostajemy ledwo same frytki w wielu burgerowniach. I tu jest taka ciekawostka, lemoniada Butterfly niebieska. Ostatnio tutaj, kiedy byłem, jej nie było, więc teraz zamówiłem i zaraz Wam pokażę. W skład tej lemoniady wchodzi sour cytrynowo-melonowy, więc dla kogoś, kto lubi kwaśne smaki, cukier trzcinowy i niebieska herbata Butterfly. Burgery klasyczne dostaniemy w cenie 31-32 zł, natomiast burgery oznaczone jako specjalne, czyli bardziej złożone kompozycje, w cenie 35-36 zł. W karcie znajdziemy też przystawki, zupy, steki i bogaty wybór drinków i napoi. Zdarza się, że za 10-12 zł dostajemy same frytki, a tutaj dostajemy frytki, taki coleslaw dosyć majonezowy, salsa i do tego kilka nachosów. I to za 8,90. Plusem jest to, że dostajemy aż 220 g wołowiny. Jest też opcja tańsza, czyli 120 g. Smakowo wszystko się zgadzało. Ciekawe połączenie camemberta, prażonych jabłek i sosu żurawinowego. Ale niestety struktura mięsa mi nie odpowiadała. Burger wydawał się trochę bardziej tłustszy i grubiej zmielony. Ale to jest moja taka subiektywna opinia. Przyznam, że za pierwszym razem tego nie zauważyłem. Plus za dodatki w dobrej cenie. Lecimy do kolejnej miejscówki. Pewnie się zastanawiacie, co ja tutaj robię. Tutaj jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie i to jest chyba najbardziej pokręcona miejscówka na burgerownię. Lucky Burger się tutaj znajduje w piwnicach tego budynku, który wygląda jak jakiś szpital, ZUS bądź, nie wiem, urząd skarbowy. Zobaczcie, lecimy. Lucky Burger znajduje się na ulicy Czereśniowej, zaraz obok Castoramy na ulicy Popularnej. Ocena w Google to aż 4,9 i to z 542 opinii, więc coś musi być na rzeczy. Nagrałem tutaj voiceover, ponieważ w środku leciała muzyka. Akurat trochę w moim stylu, bo poprockowa, co w sumie pasuje do wystroju tej ich burgerowni. Każdy urodzony w latach 90. musi kojarzyć tego kowboja. W menu Lucky Burgera znajdziemy 7 burgerów. Kiedyś próbowałem Hawaii, ale tym razem postawiłem na coś bardziej klasycznego, czyli Lucky Burger. 3 plastry bekonu, ser cheddar, karmelizowana cebula, pomidor, pikle, sałata. Do tego sos barbecue i bazyliowy. Cena za burgera to 32 zł, a gramatura mięsa to 160 g. Możemy zamówić go również w zestawie z frytkami, kolesławem i sosem w cenie 42 zł. Muszę powiedzieć, że z 3 testowanych przeze mnie burgerów ten jest podawany najładniej. Dostaniemy tutaj pszenno-ziemniaczaną bułkę z sezamem i czarnuszką. Mi osobiście bardzo przypadła do gustu. Wystrój środka stylizowany na bar z dzikiego zachodu. Jest też mały kącik dla dzieci, szczególnie w weekendy jest tutaj więcej klientów z dziećmi. Podsumowanie na końcu, a teraz lecimy do drugiej burgerowni. Obecnie testuję drugą miejscówkę, czyli Dobra Buła na Bemowie, Bemowo Jelonki, Karabeli 15, ocena 4,5 w Google. Ostatnio wpadłem tu przypadkiem, bo jechałem na zakupy i mówię, przetestuję jakąś norwową burgerownię i całkiem przypadła mi do gustu. Ostatnio zamówiłem Max Burgera, czyli wołowina, ser, nachosy, ananas, awokado, a dzisiaj avo chorizo, czyli połączenie smaków chorizo i awokado. Jestem ciekawy, jak to będzie smakować. Ceny są tutaj bardzo fajne. 175 g wołowiny, możemy je powiększyć do 220, Black Angus. No i dobra, patrzymy. Tutaj w Dobra Buła mamy trochę mniejsze burgery, ale nadal jest to taka standardowa wielkość 175 g. Natomiast plus za to, że tutaj Black Angus dostajemy w podstawie, a W na stół był za dopłatą. Wyjadam fryteczki. Aha, no i fajnie, bo sól jest osobno. Nie wiem jak Wy, ja na przykład nie przepadam za tym, jak w McDonaldzie są przesolone fryty. 36,55 za burgera z frytkami, myślę, że to jest dobra cena. Teraz jest menu lunchowe i po prostu dostaje się 15% zniżki od cen podstawowych. Normalnie zapłaciłbym 34 zł za burgera i 9 zł za frytki.
W Dobrej Bule znajdziemy aż 13 burgerów wraz z tymi dla dzieci i z kurczakiem. Ja na pewno przetestuję jeszcze kilka pozycji. Do wyboru również jeden z 7 sosów. Obsługa sugeruje, który będzie pasował najbardziej do danego burgera. Burgery są podawane bardziej street foodowo, zawinięte w papier na papierowej tacce. Mimo że jest to mała sieć, to jakość i ilość zasługuje na dużego plusa. Jeśli chodzi o stosunek ilość-cena, to zdecydowanie ten burger wypada najlepiej, w szczególności w porze lunchowej. Podsumowanie. Uważam, że warto wybrać się do każdej z tych burgerowni, świadczą o tym oceny klientów i chciałem zaznaczyć, że wybierałem miejsca, w których już wcześniej byłem. Postanowiłem jednak zrobić ranking, a więc trzecie miejsce. Wół na stół. Zaważyła ta struktura mięsa. Jeśli chcemy zjeść ciekawszego burgera, to w zestawie wyniesie nas to około 45 zł. Drugie miejsce. Nie ma drugiego miejsca, ponieważ pierwsze miejsce ex aequo uważam, że powinny otrzymać Lucky Burger za estetykę podania, fajną w smaku bułkę i dużo boczku i Dobra Buła za ciekawe kompozycje smakowe i dobre ceny za przyzwoitej wielkości burgera, czyli 175 gramów i generalnie uważam, że około 180 gramów to jest najlepsza wielkość burgera. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione burgerownie i które powinienem odwiedzić. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał i widzimy się w następnym filmie.